dobry, a dzisiaj w Kosmetyczce Gwiazd top modelka Kamila Szczawińska. I ja, kochana, jestem bardzo ciekawa Twoich sekretów kosmetycznych, bo przez lata jako top modelka na całym świecie miałaś dostęp do najróżniejszych i najlepszych kosmetyków, ale wiem też, że Ty cały czas szukasz i że jesteś ekspertką, jeśli chodzi o ekologiczne, nieszkodzące nikomu, a bardzo pomagające kosmetyki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Rzeczywiście mam małą obsesję, jeżeli chodzi o kosmetyki, zwłaszcza te pielęgnacyjne, zarówno dla mnie, jak i dla moich dzieciaków. W związku z tym przyniosłam kilka moich perełek ulubionych. I tak, na przykład moje ukochane olejki do twarzy. Mam tutaj akurat przyniosłam trzy różne. Są to olejki, które działają przeciwstarzeniowo. Poza tym są bardzo mocno nawilżające. Jedne są na dzień, drugie są na noc. Ale rozumiem, że je się stosuje wymiennie z kremem, czy zamiast ja kremu? Ja używam olejku zawsze pod krem, więc czasami jest tak, że na przykład kładę sobie olejek, odczekuję 10 minut i na to krem bądź maseczkę i wtedy skóra jest taka bardzo rozświetlona, nawilżona, jędrna. A tutaj mamy masło? Tak, to jest po prostu masło Shea, kosmetyczne, zimnotłoczone. Ono jest dodawane bardzo często do kremów, jest bardzo nawilżające. A czyli tutaj jest w ogóle taki czysty produkt, tak. On jest taki, że potrzeba temperatury trochę, żeby go rozetrzeć, żeby on się rozprowadził fajnie na skórze. Jest idealny na przykład dla dzieci na mróz, dla mnie na mróz, jak przed treningami końskimi. No i nie uczula, prawda? Nie uczula, więc świetny produkt, jest bardzo tani i bardzo tu widzę jeszcze niesamowite coś takiego wielkiego. Tak, to jest akurat... Firma Kiehl's, którą ja znam z Nowego Jorku, jeszcze jak wyjeżdżałam kilkanaście lat temu, pierwszy raz miałam styczność z tą firmą. I oni mają fantastyczne produkty do ciała, do twarzy też, ale ja jestem zakochana szczególnie właśnie w tych masłach. Poza tym mają na przykład bardzo fajne kremy też dla dzieci. Tutaj jest ta formuła jeszcze pozbawiona praktycznie parabenów wszystkich możliwych, które można wyeliminować. To jest akurat do mycia ciała i włosów. Bardzo fajny produkt w takiej postaci takiej pianki. I to można kupić w Polsce? To można kupić w Polsce. To jest akurat do kupienia, to jest firma Nuskin i to jest firma sprzedawana podobnie jak takie firmy katalogowe Avon, Oriflame. Tutaj kupuje się od przedstawiciela i bardzo fajny produkt dla dzieci. To jest na przykład krem peptydowy, który kładziemy, krem żel pod oczy, czoło, tutaj okolice ust, wszystkie miejsca, które mogą być problematyczne, jeżeli chodzi o zmarszczki. I 5 minut dziennie masujemy. Ale ta maszynka, ona jakoś działa na jakieś baterie? To jest galwanik. Tutaj jest rzeczywiście bateria po włączeniu. Mamy różne programy. Ten krem masowujemy tą końcówką przez 5 minut, robiąc ruch masujący do góry, żeby właśnie podnieść te zmarszczki. Ale to działa na zasadzie jakichś fal radiowych, prądowych? Tutaj jest prąd i po włączeniu przykładamy tutaj cztery palce i w ten sposób... Czyli to są takie impulsy? To są impulsy elektryczne, dokładnie. I w momencie, kiedy pika, znaczy, że jest dobre przewodzenie i wtedy działa. To jest mój kochany krem do rąk, też jest właśnie z masłem Shea, tym, który miałyśmy tutaj. To jest L'Occitane, nie wiem, czy dobrze wymawiam, mówię po francusku. W każdym razie ten krem używam też od wielu, wielu lat. Nie wiem, z 10-12 mam go zawsze przy sobie. I rzeczywiście bardzo fajnie nawilża skórę, pozostawia fajną, taką miękką bardzo długo działa na skórze. Tutaj jeszcze mamy jakiś spray, to jest co? To jest taki Sanctuary Spa, też firma, która tą akurat odkryłam niedawno. I to jest spray, który nawilża skórę, czyli to jest taki trochę olejek, trochę balsam. A to, co to jest? To jest bezzapachowy balsam do ciała, czyli też można go stosować dla dzieci. Ale to jest też John Masters Organic. Można kupić w Polsce? Powiem Ci szczerze, że w ogóle właśnie można kilkanaście kupić w Polsce tych marek, które tutaj wymieniasz, ja słyszę o nich po raz pierwszy. Tak. I na pewno się nimi zainteresuję. Tak, tutaj jest też peeling tej firmy. Oni mają fantastyczne zapachy, piękne, świetne produkty do włosów, szampony, odżywki. To jest coś do włosów? Przyniosłam moją resztkę szamponu Surf z Bumble and Bumble. To jest szampon, który do włosów przytłuszczających się jest idealny.
naturalny, bo po nich rzeczywiście włosy są podniesione, nie przytłuszczają jeszcze się. Jeszcze przy twoich długich włosach tak, do pasa tak. To naprawdę jest wyzwanie, żeby te włosy odbić od skóry. Zwłaszcza teraz zimą, kiedy są jednak czapki, ja też codziennie jeżdżę konno, mam toczek na głowie, w związku z tym rzeczywiście on pomaga, żeby te włosy jak najdłużej pozostały świeże i takie surferskie, czyli takie jak lubię. To mnie bardzo zainteresowało, bo przepiękne pudełeczko. Tak, jest piękny, to jest balsam do ust i to jest mój ukochany balsam. Bardzo długo nawilża usta i też nie ma na przykład, bo niektóre balsamy powodują, że skóra się wysusza, jeszcze bardziej uzależniają skórę od stosowania. On jest rewelacyjny, bo nie powoduje takich efektów. I można go kupić w Polsce? Też można w ekodrogerii właśnie. Wow. I tu jeszcze maseczka. Tak, to jest fajne przed wyjściem, jak na przykład uwielbiam w ogóle maseczki, już tutaj nie przynosiłam, bo byśmy się nie zmieściły z tym, więc, ale tak jak mówiłam, właśnie pielęgnacja to jest moja mała obsesja. I to jest na przykład fajna maska z awokado, dostępna jest w Sephorze, więc jest bardzo łatwa do kupienia, w każdym większym mieście w sklepie są. Przykładamy taki ręcznik z wyciętymi otworami na oczy, usta i albo nawilżamy, albo oczyszczamy, w zależności od tego, jaka maska ty tu masz ma być. Awokado, jakąś to jest maseczkę. Awokado, to jest nawilżająca i taka regenerująca skórę. Pięknie. No to zdradź teraz, jaki jest twój ulubiony make-up? Jeżeli chodzi o podkłady, bo w związku z tym, że się mało maluję, to najbardziej lubię Bobbi Brown, to jest medium tint krem BB. Widać piegi spod niego, jeżeli jesteśmy opalone latem. A tutaj Marc Jacobs, takie piękne pudełeczko, to jest? To jest szminka, moja ukochana szminka, mam dwie ukochane szminki. Też niewiele się maluję, ale jak używam, to właśnie tą szminkę mam zawsze ze sobą w torebce. A tutaj to, co tak błyszczy, jako straszka się oczywiście zainteresuje. To jest chyba moja ukochana firma, jeżeli chodzi o paletki, Urban Decay. Naked ma taką klasyczną paletę. W tym momencie mam tutaj Illuminated Trio. I to jest paleta, która ma przepiękne bronzery, ale też mogą być stosowane jako cienie do powiek. Albo rozświetlacze. Tak? Albo rozświetlacze, dokładnie. A tutaj właśnie. Jest niespodzianka. O, no to po prostu to jak na wiesz, Sylwestra. I Sylwester i Karnaval. Cienie do oczu też są niesamowite i też właśnie pod wpływem temperatury bardzo fajnie można też i bardzo delikatnie je nałożyć, też można mocniej i te drobinki pod wpływem temperatury się rozpuszczają i zostaje tylko taki ładny połysk i nie widać takich brokatowych kropek. Kamila, bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś tymi swoimi sekretami. Na blogu Kamili Szczawińskiej będzie dużo więcej tych kosmetyków, a ja dziękuję za te dzisiejsze. Dziękuję bardzo również. Było miło. Dzięki. Również. Kamila Szczawińska stawia na naturalny wygląd. Makijaż powinien być delikatny i subtelny, a przed jego wykonaniem należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu i nawilżeniu cery. Make-up rozpocznij od rozświetlenia korektorem okolic oczu oraz nałożenia dobrze dobranego podkładu na całą twarz. Transparentny puder sprawi, że Twoja buzia nie będzie się świecić. Tuż nad górną linią rzęs czarną kredką narysuj cienką kreskę, którą następnie delikatnie rozetrzyj małym, okrągłym pędzelkiem. Kształt i kolor brwi podkreśl cieniem ze specjalnej paletki. Na powieki nałóż cień w jasnym kolorze, a w zewnętrznym kąciku oka zblenduj kosmetyk w odcieniu naturalnego brązu. Rozświetl wewnętrzny kącik oka oraz dolną linię rzęs. Wytuszuj i rozczesz rzęsy. Kości policzkowe zaznacz różem, a kontur ust kredką w kolorze brudnego różu. Na koniec użyj błyszczyka w naturalnym odcieniu. Kamila Szczawińska na co dzień stawia też na naturalny kolor paznokci, ale Twoja stylizacja nabierze nieco bardziej drapieżnego charakteru dzięki paznokciom pomalowanym na odważny kolor. Dobrze sprawdzą się odcienie astronauta czy aquamarina. Piękne dłonie to także odpowiednio zadbana i nawilżona skóra. Krem w opakowaniu z wygodnym aplikatorem jest prosty w użyciu i skutecznie zabezpieczy oraz wygładzi dłonie.